Witamy wszystkich bardzo serdecznie już w szóstym odcinku z Rafta. Manko. W poprzednim odcinku zlutowaliśmy oto tą piękną wyspę, a w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że będziemy płynąć na kolejną. Tak, ja już będę wbijał. Zapraszamy do oglądania, zachęcamy do postawienia łapki w górę i subskrybowania. Dokładnie, zgadzam się w 100% z panem Dzikiem. 7-1. 7, jak 6. Coś, to nie jest spoiler widzowy, bo każdy ma inne współrzędne generowane. Dokładnie. Więc spoko. Dobra, mamy. Ja ci wziąłem jedzenie i ci podrzucam jeszcze. Ja mam. Hop. W poprzednim odcinku udało nam się zyskać typłyń. Udało nam się zyskać takie materiały jak skórę. Co dalej? Maczetę udało nam się uzyskać. Te takie gotowane mięsa. Co dalej? Stąd chyba nic nowego. To głowa tej niedźwiedzicy. Ona jest znacznie większa. Miód. Pszczoły. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Będziemy mogli za chwilę nasiono, ul nasiono. Robić. No i chyba tyle, no. Będziemy robić ul. Dobra, mamy, kieruj mnie tam. To prosto. Czekaj. To jest wyspa, która to jest ta przed nami, czy to jest ta, do niebieskiego takiego ze strzałkami. Aha, dobra, no to musisz płynąć tak. Tu zakręcić w prawo, tam za tą wyspą. Prosto. Prosty, prosty, bo się nie wyrobisz, many. I tu będziesz szedł jeszcze w prawo, tam zaraz za wyspą. Płyń, płyń. Okej. Dobra, dać coś do przetapiania, czy jak? Możesz wrzucić, no, jeśli coś mamy. Dobra, wrzucę. Hop. I postanowiliśmy z Anonymem, że najprawdopodobniej kolejna seria to jest szansa, że będzie taka jedna fajna, znana gra. Łowiecka, tak bym to nazwał. Co? Przygodówka. Przygodówka, no. Więc ten, ale nie będziemy zdradzać chyba. Wymieniałem no, ją na już razie raz. Może. Wymieniałem ją już raz, a nie będziemy zdradzać z tego powodu, że nie wiadomo, czy to pyknie. Ale mam nadzieję, że pyknie, bo gierka jest naprawdę ciekawa i fajna. I dużo by się działo. To wezmę. I no nie mam nic innego, to będę przepalał. Ej, ty gliny cię nie przepalał? Nie. To ja jestem głupi. Mieć się przepala. A faktycznie, faktycznie, no. A nie mamy metalu do przepalania, mamy tylko 4 sztabki. Dobra, mamy, ja muszę skręcić. No musisz, musisz. Dobra, mięso jest. A tutaj nie ma desek, to zaraz się pozbiera. Dobra, ja łowię surowce. Aby niedługo zainwestować w drugi silnik. No, tak. Też sobie zdaję z tego sprawę, tylko trzeba deski zebrać przede wszystkim. Bo no, z deskami to u nas lipa. A silnik też musi mieć jakiś, że tak to nazwę. Czy możemy już zbiornik zrobić, nie żeby coś? To zrób zbiornik. Tylko gdzie go umiejscowimy? Ja myślałem, żeby tutaj zrobić, chodź. Chodź tu. Chodź, tu będzie silnik, tu zrobić jedno dalej i tam postawić silnik. Jedno dalej i tam postawić zbiornik. Jeden ten dalej. No dobra, można tak zrobić. Wiesz, akurat to będzie obok, nie? No, czekaj, czekaj. Tu możesz to zrobić. Czekaj, ja ci zobaczę, co z tą. To będę musiał jeszcze umocnienie zrobić. Pięknie, tak, wiem, wiem, bo sobie tam już patrzyłem. Ej, to się nazywa, dobra, ja sobie wodę dalej wezmę, pozwolisz? No pij, pij. Jedno dalej, czyli to i to. I zbieraj deski. Wylewam tą wodę, bo to mi się nie opłaca, jak mam jednego łyka, a jest nieuzupełniony ten. Dlatego ja mam kubek. To. Czekaj. Łów ryby, wiesz? Deski. Mam desek trochę. 20. No to tak, trzeba mieć dużo. To chodź tu, to ci dam. Chodź tu. Tam nie ma, wziąłem wszystkie. Muszę sobie haka zrobić. Właśnie, bo desek masz tu, leżą ci tu. Tu ci leżą. I jak coś widzę, jeszcze raz sorry za wyłączenie fal, ale to po prostu tylko przeszkadza, buguje tratwę i tak będzie wygodniej, wydaje nam się,
jeżeli chodzi o nagrywanie. No. Bo jednak te fale strasznie były takie, że przelatuje ci woda przez tratwę, nie możesz itemu rzucić, cały czas itemy ci wpadają pod tą wodę. Więc no. Też my nie pokazujemy wam wszystkiego na odcinku, bo niektóre sytuacje są po prostu przynudzające, ale dużo razy wpadło nam coś pod wodę. Na przykład ja rzucałem do Anonyma item, a normalnie nie powinien w ogóle zniknąć, a zniknął, bo ta fla wody go jakby zabrała. A później sobie nurkuj po to. 1400 zostało. 1400 metrów? Tak. Dobra. Jeszcze chwilę popłyniemy. Ja tu łowię ryby jak coś. Dokładnie. W ogóle nie wiem, czy w poprzednim odcinku powiedzieliśmy, jak się nazywała tamta wyspa. Ej. Paliwo się skończy. Nie wiem, powrzucę tam jakieś deseczki, cokolwiek. No wrzuciłem tyle, ile miałem. Co jest, że tego nie złapałem? No nie mogę, no. No, dobrze, że mam pana majtka. W sumie to teraz ja jestem trochę majtek taki. O, to ja teraz łowię, a ten co na przykład steruje. Coś ten hak tak mniej leci daleko. Nie wiem, też masz takie wrażenie? Nie, chyba normalnie leci. To u mnie leci jakoś tak strasznie blisko czasami. Właśnie nie umiem rzucać haka. Dobra, jestem. A te drzwi to był dobry pomysł, wiesz? No to wyobraź teraz, że nie, nie ma tych drzwi. No czasami jest przypał. Dobra, ja tam coś zbudowałem, więc teraz będę patrzył tylko jak. No nie, chyba dobrze lata ten hak, tylko po prostu ja go tak rzucałem jak debil, co nie? Był... O nie. Dobra. Dobra, ja sprawdzę, jak się robi ten. A few moments later. Widzowie, będziemy teraz robili. Jak to się rafiner, nazywa? Rafiner biopaliwo. Dobra, na razie zbieraj, bo jest masa itemów przed nami, biopaliwo. A zaraz będziemy go robić. Będziemy czyli tworzyć deski, widzowie biopaliwo. Plastik. Ty może by na tą wyspę pójść po drewno. Dobra, tam. Mamy drewna, ja mam ile? 20. No, na tej wyspie może być jeszcze trochę. Może będzie... I od razu będą arbuzy. Na biopaliwo. Ale bany hopping. Nie, nie doświegnę. Tą łów to ładny. Op. To może dobra, mamy, ja idę na tą wyspę. No to zahaczył. A ty powiesz, ja ci powiem, kiedy rzucisz tę kotwicę i zgaś silnik. No. Już moment, moment. Dobra, możesz rzucać. Dobra, wszystko zrobione tak jak kapitanie chciałeś. Ja tego zbiorę najpotrzebniejsze rzeczy i ciśniemy dalej. Tak jest, sir. Deski sobie zostawię. Liście. Plastik. Skóry to nie i warzywa to ci tutaj podkładam. Ryba to do zjedzenia, to do przepalenia. Skóry i strzały zostawię. Masz tam paliwa, ten rafiner? Robię właśnie. Dobra. Właśnie go mam. I gdzie stawiamy rafiner? Chyba tu bym postawił, jest dobre miejsce. A to jest to, gdzie się będzie robić, tak? Tak. No tutaj pasuje. O. No, i po drugiej stronie też możesz, jak później zrobić. No to za chwilę zrobię to. To będzie. Dobra, to a mamy przepis na miód? Mamy miód. Zebraliśmy przecież. No wiem, ale tu mam przepis na słoik miodu. A, to trzeba miód zbadać, to czekaj. No właśnie. Mamy. Koniec był paliwa, ale uratowałem, ale zostało mi 5 desek. Ja mam jeszcze 18. Dobra. Aha, bo tu trzeba słoik miodu, a nie miód.
No. Kurde. Właśnie to, dobra, o czym mamy mówię. szkło na szczęście. Nie, ten hak leci jakoś tak strasznie płytko, co nie? Przynajmniej mój. To może twój. Nie leci w górę tak jakoś bardzo. Tylko tak strasznie jeden leci. Jeden słoik miodu na ile starczał tu uzupełnienia? Na jeden, e, na jedno całość, paliwo. Kolej. Na jedno paliwo. Jeden słoik miodu, do jednego dobra, i paliwa, arbuzy. robiłeś chyba trzy. Arbuzy trzy i słoiki. Ananas. No jest, i rybę. Ej, przed nami jest tratwa. No faktycznie. Jakbyś poszedł ją zlutować, żeśmy o nią nie zaczęli. Już pójdę. Dobra, no i elegancko. Dobra, przypieprzymy w nią widzowie, ale zaraz powinna i pyk! Patrzcie na tego skillsa. Six and a half hours later. Jestem po prostu debilem widzowie i zapomniałem o zmianie klawiatury po raz setny. A miałem to robić. Dobra, Manny, za chwilę nam będziesz miał laga, ja też. Będzie nam się wyspa ładować. Dobra, laga to ty miałeś. Wiesz, która jest to wyspa? O? Ta. Chyba wiem. Caravan Island. To jest Caravan Island? Caravan Town. Caravan Town. To jest widzowie, według mnie chyba najgorsza wyspa, jeżeli chodzi o lutowanie i tak dalej. Tam będzie tyle lutowania, tyle rzeczy do robienia. To podzielimy sobie to na dwie części, widzowie. Chyba tak. Ale polecam oglądać, bo wyspa będzie według mnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Dokładnie, robisz już biopaliwo, dużo... czy jeszcze nie? Robi się. A. Czyli zrobiłeś miód? Patrzcie, jakie kombo. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze jakbym tego liścia złapał, to by było coś. Widzowie, widać oto naszą wyspę. Jest ona naprawdę ogromna i robi imponujące wrażenie. Ale nie to się liczy. Liczy się to, żeby sprawdzić, co na niej jest. A więc zaraz to zobaczycie. Ej, ona jest bycza. Ja myślałem, że ona jest mniejsza. O, mi się mniejsza. Ej, ona jest ogromna. Będzie co lutować. Oj, będzie, będzie. To jest chyba największa wyspa, jeżeli chodzi o lód, widzowie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Będzie tam kupę lutu. Wszędzie będzie lód. No, dużo będzie lutowane. A przynajmniej będziecie mieli co oglądać. Łap, 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 elementy, bo jest dużo strasznie drewa. Już, już, już. Ja paliwo robię. Dobra, wszystko ładnie złapane. Ej, ogromna jest. Wygląda jak taki, nie wiem, jakiś no. Taki wielki wrak statku, co nie? Bo to ona jest... Dużo jest tutaj do myślenia. Takie ma wrażenie, no, no, no. Trzeba sobie wyobrazić. Na razie są tylko zarysy. Można zrobić lornetkę potem, wiesz? Można. Ciekawe, czy byłoby widać na lornetce. Wydaje mi się, że ta. O, już widzicie zarysy tej wyspy. Są doki. Możemy do nich tam wpłynąć. A, do doków, do doków trzeba ładnie podpłynąć. O, jest ogromna. O, jest ogromna, widzowie. Dobra, mów mi, jak mam płynąć. Troszeczkę w prawo odbij. Dobra. Tak płyń. Ja cię pokieruję, kapitanie. Ej, robi wrażenie, ta wyspa chyba większa niż Balboa. To jest Caravan Island, czy jak? Caravan Town. Caravan Town. Dobrze płynę? Banda Kafila, tak, dobrze. Odbij troszeczkę w prawo. Dobra, prostuj. Płyń, 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 płyń. Kotwice, 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 kotwice. No i elegancko. Jeszcze podpłyń, ja ci powiem kiedy rzucić. Już. S. No i elegancko, widzowie, zaraz zobaczymy, jak zaparkowaliśmy. Tu się robi to biopaliwko, ta robi się. Tak, tak. Cz
Czy ja odłożę może itemy, które złowiłem, bo trochę tego jest, mówiąc wprost. Desek mamy dużo. Aha, ziemniaka chciałem tu odłożyć, ja to jestem mądry, jednak widzowie. Aha, bo nie mam miejsca, to skóry wezmę ze sobą. Dobra widzowie, zobaczcie jak to wygląda. Już wam pokazuję. Big. Jaka wielka wyspa. Ej, jest gigantyczna, co nie? Dobra, to szybkie cięcie i widzimy się, gdy zaczniemy ją lutować. No, widzimy się za chwilę. Jesteśmy widzowie po cięciu, przygotowaliśmy się, mamy porobione maczety, różne takie rzeczy. Robią się rzeczy. Jedzenie do końca i robimy jedzenie idzie. Do końca i lecimy. No to weź to, ja wezmę to i ta, będzie. Tak robię. Dobra. Wyspa przed nami. Masz full picia? Mam. W butelce masz picie? Mam. No to git. To elegancko. Co jest z tym łososiem? No, w końcu, dobra. No to lecimy. Dobra. No dawaj. Hop. To ja idę zobaczyć tutaj ten mam pomost. Kable w ogóle od razu już. Kable? Tak, do ładowarki. To bardzo dobrze. Ja idę tu na prawo zobaczyć ten. Idę z tobą. Aha, tu się nie da wejść, no to. Aha. Takie obusta jego tam zrobić gdzieś? Nie, chyba nie. Dobra, no to chodź dalej. Chcemy tutaj wszystko elegancko pokazać. To było... tu coś jest, tu nic nie ma. To wchodź na ten. No to wszystkie pamiętaj domki. Patrzcie widzowie, i teraz te domki wszystkie, tu trzeba otwierać szuflady i lutować wszystko z nich, wszyściutko. Co do jednej rzeczy, co nie? No i lutujesz. Gotowany ziemniak. Ty tu lutujesz, tak? To ja idę na górę. Właśnie chciałem iść tymi schodami. Dobra, czekaj. Hop. Dobra, to lutuj. Hop. Ja idę, o Boże, spadłem. Już ruda metalu. Tu jest ta rura. To trzeba będzie wodę poprowadzić. Tak. Do tej studni. Ja mogę ci włączyć wodę, a ty będziesz ją robić. Chyba, że nie pamiętasz jak. Pamiętam jak chyba. No, trzeba było tam wycelować, nie? Nie jestem pewien, no. O, notatka. Dobra. A jak się włączało wodę? Już czekaj, gdzieś tu powinien być włącznik. Mogę ją włączyć i ty się tam pobawisz. To włącz ją, żeby o, jest, tam była pompa, trzeba było pompować. Pompuj. Aha, kurde, ja to muszę ciągle pompować, dobra. No, bo to jest jeszcze wyżej. To poczekaj chwilę. Dobra. O, teraz to mi spada tam. To ja nie chcę, żeby to mi spadało tam, tylko ja chcę, żeby to spadało do tej rury, która tutaj była. Dobra, hop. Musisz to pompować. Pompuję. Hop, i teraz to musi iść tu. To musi iść tu. Napełnia się.
Już. Uuu. Jedna część linki. Dostałem jedną część linki. Idę sobie pszczoły złapać, wiesz? Idę sobie pszczoły złapać. Dobra, idź łapać pszczoły. Pszczelarzem zostałem. Dobra, pszczelarz już złapałem. Tomasz. Pszczelarz Tomasz, czajcie. Jak to brzmi w ogóle? Pszczelarz to Tomasz. To się da otworzyć, bo... Jestem tu. Hop. Ej, dużo rzeczy się dostaje z tego. Ej, no, ugotowane utko, nie? Z w ogóle jedzenia nie muszę brać. Serio? Gdzie ty jesteś? Gościu, ja już ja ziemniak. Ja karawany. Ja gościu mam biopaliwo, tutaj. Już mam ten, już mam kompot owocowy. To elegancko. A ja lutuję sobie te domki tutaj jeszcze. Przy tej wodzie. Właśnie, patrzę, gdzie ty jesteś, żeby tak nie wyprzedzać. Mógłbyś mi pomóc z tymi domkami w sumie. A, już idę, już idę. Bo trochę ich tu jest dużo. Trzeba zlutować widzowie wszyściutko. Dobra, to tu muszę tu iść w górę. Tak. O, a tu? Nie byłeś. To jest to. A nie, byłeś. Tutaj byłem. Tu nie byłem. Rzecz tu da się wejść, chyba się nie dało wejść. No to chodź tu. Idę. Op, tu jest coś, tu są te części i dużo się z tego dostaje. O, to tu jest jeszcze dom. Dostajesz gościu trzy rzeczy, co nie? No sporo z tego się dostaje, sporo. O, zupę dostałem. Rybną. No ja też kompot owocowy przed chwilą dostałem. Ty rybną. Ty szczałę mam przy sobie. I tak? Zaraz mi braknie miejsca. A ja cię mam na szczałę, czaisz? Zaraz mi braknie miejsca. Oj widzowie, ja coś czuję, że będzie więcej niż... Dobra. Więcej niż jeden odcinek z tego będzie. Tu już byłem. Dobra. To teraz trzeba iść w tą drugą stronę, widzowie. Tam, do góry. Poczekaj. O, no jest... Jest nic lutowane. O, jest tu lutowane. Są schodki, czekaj. A no są. O. Dobra, teraz jestem. Tu na prawo trzeba iść to zlutować. Ty idź na dół, ja idę na górę. Dobra. Biopaliwa, gościu, mam trzy biopaliwa już. Dobra. Tu, tam na górę i kolejne. Się... Tam na górę się nie Busta. Wychodzi, co nie? Na górę się nie wychodzi. Busta. Byku, tak? Busta. To dawaj. No. Aha, ja mam. Ej. Prawie tam były. Wiem, widziałem. Jest, nie ma, ale nie ma tu nic. To dawaj. Trzeba będzie teraz to posegregować, to co ty masz, a to co ja mam, no. Tak. To ty sobie tu zlutuj. Żebyśmy sobie stakowali. Dużeś nie wziął jeszcze. O. Hop. O! Matko Bosko, co to się stanęło? A już mi wypadają rzeczy. Serio? No to chodź. Gdzie to chodź jesteś? Do mnie. Jesteś u góry? Na górze. Dobra. Dobra. I ja mam tak. Możesz mi dać biopaliwo. Nie mam. Ja mam odpadki, liny, no? Miedź, odpadki. Metal, zawiasy, drewno, zupę. To masz. No ten elegancko. Ci, to co masz. No i elegancko. To ja mam kamienie i biopaliwo, jakbyś miał. Kamienie, biopaliwo. Kamienie i biopaliwo, mam kamienie. Biopaliwa nie mam. No to git. Wszystko trzeba sprawdzać. Czekaj, tu byłeś, tu nie byłeś. Czekaj, tu jest jeszcze... O, tam się jeszcze do góry szło, pamiętam. Dobra, tędy. I tu by było to przejście takie niefartowne. Było najgorsze. Nice. Mam. Z kontrolem trzeba kucać. Dobra. Z kucnięciem. Dobra. Hop, hop. Movemencik Boga. I zawsze to w grach Anonym ma ode mnie lepszy movement, co nie? A teraz, o, przepraszam. A teraz jakoś, no. Nie wrawcie. No dokładnie. A, bo ty tam jeszcze poszedłeś.
Czaj, że trzy rzeczy miałem w jednym budynku. Miałem zaraz pełne... Ej, dużo strasznie tu jest rzeczy. Tu jest strasznie dużo. Tak, pamiętam o górnych szafkach zawsze, ja sprawdzam wszystkie. Ty, jakąś skrzynkę z narzędziami. Pff, ile rzeczy mi dało. Chodź tu. Musisz tu przyjść, bo nie mam miejsca w eku. To sobie zrobię miejsce w ten sposób, że to wpieprzę. O, wszedłem tu z tym kontrolą. A to sobie zjem. Aha, i tutaj, dobra. Dobra. Gdzie ty jesteś? Ty tam jestem na górze. U góry, jesteś. No, mam biopaliwa i tak dalej. O, to patrz. Idealnie. Mam kamienie, biopaliwa 4. Co tam jeszcze ty masz? Ja mam jeszcze arbuzy. No to nie, już zjadłem. Gotowane buraki, gotowane nie mięsa. Mam. Nie. Metalowe strzały. Metalowe strzały? Nie, nie mam. To jeszcze mam miejsca trochę, mogę coś wziąć. Nie wiem, czy te zupy jest sens tego brać. Bierz, one dają dodatkowy pasek życia. Ciebie jedzenia. Okej. Okay. Co możesz jeść? No. Mogę ci dać drewno, masz. O, no i git. Dobra. Tu nie wziąłeś, mówisz, że górne szafki bierzesz, nie wziąłeś. No bo jeszcze nie zdążyłem zlutować, bo nie miałem EQ. To już lutowałem. Dobra. No czy to tam jest, na dół. Czekaj. A tutaj już się nie da, nie da. Fake'owa jakaś. Dobra, to dawaj. Pyk, jaki skok. Widzowie, coś pięknego. Pyk. Ty, Dodo tu biega. Jaki Dodo? A, że Dodo. Ten ptaszek taki. No. Ty czaisz, że ja łapię buraka i od razu go zjadam? To tego Dodo będzie trzeba zaraporować. Panie Dodo, i sałatka z łososiem. To ja sobie zjem od razu sałatkę z łososiem. Bardzo serdecznie przepraszamy. O. Mam wędkę. Czaisz, wędkę. Tu można wszystko chyba dostać. Dobra, już mi wypadają rzeczy. Noc jest, widzowie, to ja proponuję zrobić szybkie cięcie. Dam ci moje rzeczy, część. No to weź mi je tu wyrzuć. Aha, bo to mogę tu wejść. No. Patrz. Wziąłem. Nie, to se weź. Bo ty to trzymasz. Odpadki też trzymasz. Śruby masz? Nie. A mam liny? Miejsce na jedną rzecz. Liny mam. Lin. No to masz liny. Hop. Dobra. Widzowie, proponuję cięcie, my odłożymy itemy i wracamy. I się może zrobić dzień. No. Bo w nocy to tak średnio się wam nagrywa, bo nic nie widzicie. Jesteśmy po cięciu. Pan Anonym coś powiedział, że kombinuje. Zobacz, co jest na dole. Ulala. Chyba widziałem, widzowie. Pyk, zbiornik biopaliwa. Elegancko. Wymagane biopaliwo. No, tak, to będzie trzeba będzie... runo połączyć i tutaj będzie drugi silnik. Elegancko, many. A i tutaj zrobiłem na górze takie miejsce, że tam skrzyneczka będzie. Widzę. O. No i bardzo fajnie. No. Elegancko. No i bardzo fajnie. Dobra, lecimy dalej, widzowie, lutować. Wydaje mi się, że w tym odcinku to będzie jeszcze tak z 5 minut. Może więcej trochę. Chwileczkę. I będziemy nagrywali od razu. My od razu kolejny, a wy będziecie widzieć kolejny po 2 dniach. Dobra, dawaj na górę, biegnę. To poczekaj tam na mnie. Pyk. Ja biegnę. Widzicie to w movement, widzowie? O, no zaje... Co ja zrobiłem? Ej, co ja zrobiłem? Czemu ja się stąd? Ej, Anonym, ja stąd sam zrobiłem sobie boosta na dach. Tego. Czaisz? Sam się boostnąłem na dach, no. A gdzie na dach? No tam, były takie tekstury, ja podskoczyłem i to mnie wrzuciło na dach. Zresztą widzowie widzieli. A gdzie ty jesteś właściwie? A gdzie ty jesteś, przyjacielu? Ja jestem na górze. Dobra, jestem tu, gdzie ty. Dobra, tego ptaka będzie trzeba dorwać zaraz. To za chwilę. Tu wszystko zlutowaliśmy? Tam górę nie zlutowaliście góry. Ty góra nie jest zlutowana. Chodź tu, to cię boostnę. Co boostnę sam się? No i elegancko, lutuj tam. A, tu się nic nie da ten otworzyć. Czekaj, bo tam jeszcze jest ptaka jeden, będzie trzeba potem złapać. W kolejnym odcinku złapiemy tego ptaszka. O, jeszcze tutaj.
Tutaj też nic czego nie ma. O, myślałem, że się zabije widzowie. I kolejne biopaliwo. Ej, znalazłem jakieś tajne miejsce. Skrzyneczkę znalazłem, której nigdy wcześniej żeśmy chyba nie widzieli. Spadłem przez przypadek i znalazłem skrzynkę, jak gdyby na tak skalę. Tutaj jest taka długa drabina w przepaści, jak się poleci. Aha. No. No to ciekawe. Żeśmy nigdy tam nie byli. To zlutowałeś tu? Aha, bo to jest to, czy ja spadłem aż tak. Dobra, to muszę iść tam do ciebie na górę i choć lutować tą drugą część. No jasne, rzucaj kamieniem. Trafiłem? Nie. Ty, ten ptak ma inne ubarwienie. No właśnie widzę, to jest ten specjalny, ta. Bo są, jeszcze nie mamy achievementu. Może wytłumaczysz o co chodzi z tymi ptakami, jeżeli chodzi o zwierzętami i ubarwieniami. Jest koza, lama i ptak. I ptak daje jajka, koza daje mleko, a lama daje wełnę. No i każdy z tych zwierząt ma jeszcze swoje specjalne, takie dosyć rzadkie ubarwienie. No i jeśli się złapie takiego ptaka, no ogólnie zwierzę innego ubarwienia niż standardowe, to jest achievement i myśmy jeszcze nigdy nie mieli specjalnego ubarwienia na żadnym zwierzęciu. No. A ten akurat ma jakieś różowe. No, także bo zazwyczaj jest niebieski. Notatka! Będziemy mieli achievement. No, zbieraj wszystko. Może. A my mamy już coś chyba wyspy. Możliwe, no nie wiem. No, w każdym razie ja patrzę sobie na tym dzienniku, no. Ładny jest bez kitu. No. A, gościu, chodź tu na chwilę, chodź czekaj. Chodź tu już jest ten most, pamiętaj. Chodź na środek. Już idę. No? Widzisz mnie? Chodź tu do mnie. No jestem. Gdzie ty jesteś? Chodź. I powiedz mi, czy poznajesz to miejsce. Tylko ostrożnie. Oj, tak, widzowie. W tym miejscu. Jak wejdziesz, to już nie wyjdziesz. Się zgliczowaliśmy kilka razy. Jak już tam wejdziesz, to już nie wyjdziesz stamtąd i już jest po tobie. Dokładnie. Już się stamtąd nie da wyjść. I my po prostu się umieraliśmy i się odradzaliśmy, ale traciliśmy wszystkie itemy, bo się nie da wyjść po prostu. Więc no, lipa. O, kable. Trzeba je omijać szeroko. O, mam czkawkę. Na zdrowie. Wypikuję to. A, dzięki. Dobra, to co, idziemy na górę? Czy jeszcze coś tu jest? Chyba góra była do zlutowania tam. Jeszcze jestem tu. Nie w tą stronę, mordo. Chyba, że tam. A itemy mi się nie mieszczą, chodź. Już? No na to by wychodziło, co nie? No to chodź. Ty, ja też nie mam tak mało tych rzeczy. Daj mi biopaliwa, wszystkie. Proszę, co jeszcze masz? I co? A co ty masz? Masz odpadki? Zupy. Mogę ci dać zupy do zjedzenia. Zjedz sobie jedną, ja sobie też walnę. Ja sobie nawet dwie walnę. Co ci jeszcze mogę dać? Odpadki. Kamienie masz? Tak. Nożyce mam. Masz kamienie? Tak. Proszę. Co ty masz? Śruby? Mam. Zawiasy? Mam. Liny? Chyba mam. Mam. Plastik? Nie. Dobra. Dobra, gitas. I mam kupę miejsca. Właśnie. Tak coś kątem ekranu zauważyłem, widzowie. Dobra, to wydaje mi się, że na górze byłeś? Tam byłem, tak. A w środku domku nie byłem, czekaj. Chodź zlutować tą... Hop. Dobra. A, tu nic nie ma. Zajebi... A, bo tam była skrzynka, wiesz? Zdaję sobie sprawę. No to co? To chodź do mnie. Czekaj. Tam jeszcze tu był boost, Pamiętasz o tym? Tu był boost. A tak, tak. Ty to dalej właśnie robimy. Tu? Okej. Okay. Znaczy tu się chyba dało normalnie wejść tak, ale czekaj, bo już jak już cię boostnąłem. Chodź, to... musisz tu wejść. O, wiem jak tu się wchodziło, chodź. Się szło górą, co nie? Tędy. O, tędy. Te. I tu był ten boost. I tutaj, tu. Tam, tak. Tu był ten boost. O. Masz. Tam loot. O. Najgorsze jest to, że tutaj jest loot. A nie ma tu. A nie, nie jest loot. Jest loot.
Tak, jeden ziemniak. Gra to. I nie wiem, jak tam jeśli, ktoś ma. Szczerze, jeśli ktoś się gra samemu sam, nie gra, wiem, to chyba tym się nie da wejść. Da się chyba, tu jest ten trójkąt i po nim trzeba jakoś, nie wiem. Skoczyć, ale no. Jest prawie niemożliwe. No. Nie wiem, ja bym to tu nie byłeś. Wiem, dobra, no to tu dobra, jest widzowie. Tego środka wszystko. A więc wydaje mi się, że w tym odcinku to będzie na tyle. Zlutowaliśmy, chodź tu. Halo. Nie? Zlutowaliśmy nie. Połowę wyspy. A my nie idziemy póki co. Zlutowaliśmy połowę wyspy, dalsza połowa w kolejnym odcinku. Dokładnie. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, jeżeli się podobało. I do oglądania kolejnych materiałów, ponieważ oj, na tej połowie będzie się działo. Patrzcie lepiej na te liny, tego to wszystko podsumował. Będzie trzeba na tyrolkach zrobić. Dokładnie. I trzymajcie się, miłego wieczoru, czy tam dnia i cześć, cześć. Cześć, cześć.